Dzisiejsze ABC domu będzie bardzo aromatyczne i bardzo pyszne, bo będziemy gotowali. W ankiecie, którą zrobiliśmy na Instagram, poprosiliście, żebym pokazała, jak robię szybko obiad. Bardzo proszę. Dziś będzie obiad dosłownie w kilka minut i witam Was na pokładzie Green Canoe. Zaczynamy! Sobie garnek i całe w ogóle moje stanowisko kuchenne przeniosłam na stół, żeby było mi wygodniej. Będę tutaj miała więcej miejsca, będę mogła do Was swobodniej porozmawiać. Dziś, słuchajcie, będziemy gotowali obiad, który bardzo często jest w naszym domu. Obiad jakby z dwóch części składający się. Będzie to ryba i będzie to gulasz warzywny. Gulasz, który ja bardzo, bardzo często w domu robię, który bardzo lubimy i który pasuje do wielu innych jakby potraw, bo możecie go również podać zarówno z mięsem, jak i z rybą, albo sam w sobie jest również bardzo fajny. Można by się pokusić, że to jest takie ratatouille, chociaż ja się śmieję, że koło ratatouille to stało, bo troszeczkę są inne składniki i ja też trochę inaczej go robię. Warzywa kroję na bardzo grube części na przykład, a nie na jakieś takie drobniejsze. Jak widzicie, do garnka wlałam już, to jest akurat olej winogronowy, ale możecie oliwę z oliwy wlać. I na pierwszy rzut w moim gulaszu idzie cebula i twarde warzywa, czyli będzie to marchew i papryka. My akurat bardzo lubimy cebulę, więc zawsze daję około 3 albo nawet 4 dużych cebul. Ale dźwięki chyba w tle słyszycie. Taki nietypowy to jest odcinek, jak na Green Canoe, bo my w większości tematów, które podejmujemy, no to są wnętrza. Dziś jest kulinarnie, ale jak wiecie, jakości tak naprawdę można się doszukiwać no, w każdej sferze życia, właśnie też w sferze dotyczącej kulinarii. Pozwólcie, że najpierw przyprawię jeszcze nasze danie, bo w tym momencie właśnie warzywa trzeba posolić i dodać ulubionych przypraw. Ta mieszanka, którą tutaj widzimy, to jest moja autorska mieszanka. Pod spodem będziecie mieli dokładnie składniki wszystkich przypraw, które ją tworzą. Dodajemy przyprawy, ale pachną. Mówiłam, że będzie dziś aromatycznie bardzo. I koniecznie dodajemy, słuchajcie, sól, bo ona sprawi, że nasze warzywa puszczą soki. Czyli gulasz będzie przepyszny. Mieszamy. I dodajemy kolejny składnik, cukinię. Cukinię, którą jak widzieliście już wcześniej sobie przygotowałam i przyprawiłam. Trochę się tam uspokoiło w tym garnku. I znów mieszamy. To jest wbrew pozorom bardzo prosta i szybka potrawa, jak w większości tego typu właśnie jednogarnkowców, jak ja nazywam takie potrawy. Najwięcej czasu zajmuje samo przygotowanie, czyli najpierw trzeba wszystkie warzywa dokładnie pokroić, przyprawić te, które chcecie i później już wszystko idzie bardzo, bardzo sprawnie. Jak widzicie, zostało nam jeszcze pomidory, ale pomidory dodajemy na samym końcu, dlatego że one dosłownie w kilka sekund się zrobią, więc niech cierpliwie czekają na swoją kolej. A my sobie teraz, cyk, jaka cisza się zrobiła. Niech sobie warzywka się duszą, ja tu mam taki magiczny rowek na łyżkę, no i czekamy. W trakcie tego czekania po pierwsze sobie stanowisko pracy trochę wyczyszczę, a po drugie chciałabym z Wami porozmawiać o jakości, o tej jakości, o której my na Green Canoe mówimy cały czas.
bo ja twierdzę, że można jej się doszukiwać właściwie w całym naszym życiu, na każdym etapie tego życia i to zarówno w sferze zawodowej, jak i w prywatnej, a jak w prywatnej, to i właśnie na przykład dotyczącej kulinariów. No i teraz tak, czym jest jakość, jeśli chodzi o moją domową, prywatną kuchnię? Jeśli chodzi o kuchnię w ogóle moich bliskich, bo nie tylko ja akurat zwracam na nią uwagę. Po pierwsze, jakość składników, które jemy tak naprawdę i których używamy do komponowania potraw. Ja bardzo pilnuję źródła, z którego pochodzą rzeczy, które wkładam do garnka, czyli warzywa, jeżeli mięso, chociaż bardzo rzadko, o czym za chwilę opowiem, to mięso albo ryby. Po drugie, naczynia też, których gotujemy i naczynia, których używamy do jedzenia. Też bardzo, bardzo patrzę, żeby to były po prostu naczynia zdrowe dla nas, dla ludzi. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o samo jakby komponowanie jedzenia, tak, tego co my jemy. Moja rodzina, myślę, że w 80% spożywa warzywa i te 20% to są dopiero pozostałe składniki. Najczęściej ryby, bardzo rzadko, ale to bardzo, bardzo, bardzo rzadko mięso. Dokładnie takie samo podejście miałam właśnie, jeśli chodzi o jakość, wybierając w ogóle naczynia do naszego domu. My nie mamy ich dużo, słuchajcie. Myślę, że mi je zliczyła wszystkie łącznie na palcach dwóch dłoni, ale wybierając te naczynia, po pierwsze patrzyłam na to, żeby pozwoliły mi przygotowywać zdrowe posiłki, a po drugie, żeby były bardzo łatwe w utrzymaniu. Bo ta jakość właśnie, o której my mówimy, to między innymi ułatwianie nam życia po prostu. Kilka lat temu na stronie Greencanu testowaliśmy właśnie naczynia Valdinox. Tam na dole poniżej będziecie mieli link do tych testów. I ja pamiętam, że właśnie od tamtej pory te garnki przywędrowały do naszego domu. Ja po nie sięgnęłam i właściwie chyba, szczerze mówiąc, tylko na nich w tej chwili gotuję. Te, które w tej chwili tutaj widzicie, które mieszkają w mojej letniej kuchni, to są dosłownie dwa garnki, na których ja robię pyszne obiady. Garnek, w którym właśnie najczęściej robię wszelkiego rodzaju gulasze albo tak zwane jednogarnkowce. I taki rondel do duszenia, który też za chwileczkę użyjemy. Po pierwsze, co fajnego one w ogóle mają? Silikonowe uchwyty, dzięki którym mogę sobie go swobodnie podnosić i właśnie nie parzyć sobie dłoni. Po drugie, ta cecha, która najbardziej mnie ujęła, jak właśnie czytałam sobie o tych garnkach, czyli łatwe czyszczenie. Widzicie teraz, jak dosłownie w kilka minut czyszczę ten garnek po dzisiejszym obiedzie. Tradycyjnie już macie z boku, z lewej albo z prawej strony planszę, gdzie opisałam według mnie takie główne zalety w ogóle całej tej serii, całej serii Valdinox. A my, przepraszam, muszę sobie przerwę zrobić, bo trzeba dokładnie zamieszać. Gulasz już się, słuchajcie, praktycznie zrobił miękki. Mówiłam, że to jest zdanie dosłownie w kilka minut. Dodajemy pomidory. Bardzo proszę. Pomidorki dodane, mieszamy. Nie za mocno, żeby one nam się już w trakcie mieszania nie rozpadły. No i teraz to, słuchajcie, naprawdę będzie dosłownie kilka minut do finiszu. Kilka minut oczywiście do finiszu samego gulaszu, bo jeszcze będziemy za chwileczkę robili rybę i plastry cukinii, bo chciałabym Wam pokazać jeszcze, jak bardzo szybko grilluję właśnie takie plastry cukiniowe na pół twardo. Ja je bardzo lubię, ale to na końcu. A teraz, słuchajcie, ryba, pietruszka, bo też będziemy jej używali. I żeby ją zrobić, zrobię teraz magiczną zamianę naczyń. Zobaczcie, złapałam niby gorący garnek po gotowaniu, a tak naprawdę dzięki tym uchwytom on w ogóle nie jest gorący. Silikon górą. Wymieniamy garnki. Duży wzięłam, sięgam za rondel, bo teraz na rondelku właśnie będziemy robili naszą rybę, która będzie duszona i też bardzo krótko obrabiana. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam właśnie zapach rozmarynu. Bardzo często dodaję go do wszelkiego rodzaju potraw. I teraz taka porada ode mnie, jeżeli nie chcecie, bo rozmaryn ma dość twarde te takie listki swoje, jeżeli nie chcecie, żeby Wam się gdzieś tam właśnie pojedyncze pałętały w potrawie, to wrzucajcie właśnie całe gałązki. Zapach naprawdę, gwarantuję Wam, przejdzie. Jeżeli zaś chcecie go bardziej poczuć, to ja rozmaryn suszę i potem po prostu w taki drobny pył ścieram. Ten nasz tutaj już się bardzo ładnie skomponował razem z masłem. Masło przeszło jego zapachem. Myślę, że super czas na to, żeby dodać rybę. Ja akurat mam dorsza atlantyckiego i dość często właśnie z tej ryby korzystam.
Jak Wam się ta pierwsza strona leciutko zamknie, przewracamy na drugą stronę. Czekamy dosłownie chwileczkę. Zmniejszamy moc naszej kuchenki i przykrywamy nasze naczynie. Możecie sobie sprawdzić, czy co jakiś czas, czy Wam się ryba nie przybiera do dna. Ja akurat przy Waldinoxie nie muszę w ogóle tego robić, bo to są właśnie naczynia, do których nic nie przybiera. I ja, słuchajcie, już czuję, o matka, pachnie. Myślę, że ryba nasza już jest gotowa. Także rybę zanosimy na bok i przechodzimy do ostatniego etapu naszego obiadu, czyli do cukinii. Do jej przygotowania wykorzystam patelnię grillową, po którą bardzo często tutaj sięgam, bo grilluję na niej wszelkiej maści warzywa. Standardowo podgrzewamy patelnię, żeby była bardzo, bardzo, bardzo nagrzana. Do tego będzie dosłownie kilka kropel oleju. Nie zależy mi na tym, żeby warzywa wchłonęły tłuszcz, tylko żeby się delikatnie, dosłownie podpiekły. Myślę, że tyle wystarczy. Ciak. I idę już po naszą cukinię. Tutaj mam cztery plasterki akurat dziś. Zazwyczaj jest tego trochę więcej, no ale mi zależy dziś akurat na czasie, żebyśmy... ten dźwięk. Żebyśmy się wyrobili ze wszystkim. I tak w ogóle to myślę, że są już gotowe. Kochani, ja teraz posprzątam i spotykamy się przy zastawionym stole. Nasze talerze są już przygotowane, obiad czeka, także szybciutko kończę, żeby nam nie wystygło. Wszystkie linki, o których mówiłam dzisiaj, pod spodem macie pod tym filmem. Jak zwykle, jeżeli Wam się odcinek podobał, łapki w górę poproszę, o subskrypcję kanału, będziemy wtedy na bieżąco. A ja dziś będę się już żegnać. Nie na długo, bo jak zwykle, za tydzień będziemy się znów widzieć. Pa, pa!